Program naprawczy dla polskiego górnictwa, modernizacja istotnych miejsc na mapie regionu czy wsparcie kluczowych podmiotów będących wizytówką Śląska. O tym wszystkim mówili dzisiaj w terenie przedstawiciele partii rządzącej i opozycji, Magda Sincewicz. Tak to wygląda od wielu dni i jeszcze chwilę potrwa. Do odwiedzenia sporo miejsca, jeszcze więcej do przekazania wyborcom. Wszystko jednak zależy od tego, jak się to robi. Powracanie, co kampania wyborcza Mateusza Morawieckiego z kolejnymi obietnicami, często tymi samymi, jest uwłaczające dla mieszkańców województwa śląskiego. No ile razy można kłamać, ile razy można coś pozorować działania, obiecywać co kampania, Dolina Krzemowa, program dla Śląska, w ogóle Śląsk najważniejszy, wszystko jest okej. A nie zawsze przecież jest, bo każdy z nas na co dzień boryka się ze swoimi problemami. Ważne, by decyzje podjęte przez rządzących były nie tylko polityczne, lecz biorące pod uwagę dobro społeczeństwa. Nie chciałabym pracować poza zagranicami kraju. Kocham swój kraj, kocham swoją ojczyznę, kocham Katowice. Moje dzieci są silnie związane ze szkołami i chciałabym tutaj w Polsce móc zapewnić córkom wykształcenie. Córkom, które będą żyły w kraju, w którym same będą mogły o sobie decydować. Zdecydować o tym będziemy mieli szansę już niebawem. Mówienie nam, że mamy prawo do zdrowia i życia, naprawdę zbytek łaski. Jedyne, czego od niego oczekujemy, to żeby 15 października po prostu się pożegnał, bo on nas nie rozumie, a my jego nie chcemy. Rządzący chcą jednak, byśmy uwierzyli w ich zapewnienia, jak choćby te, które padły podczas dzisiejszego spotkania ze stroną społeczną. Wygrana Prawa i Sprawiedliwości w tych najbliższych wyborach jest gwarancją po pierwsze takiego nowego ułożenia rynku energetycznego, który po pierwsze da nam bezpieczeństwo energetyczne i da szansę na funkcjonowanie w dalszym ciągu energetyki węglowej jako przez wiele jeszcze lat podstawy polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Z drugiej strony da możliwość skutecznej budowy alternatywnych źródeł energii i tylko zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości również zagwarantuje uszanowanie tych wszystkich zobowiązań, które przyjęliśmy na siebie jako rząd. Zobowiązań, które w tej części kraju dotyczą znacznej liczby obywateli. Śląsk jest bardzo ważny, bo nie bez przyczyny mówi się, że kto wygrywa na Śląsku, wygrywa w Polsce. Jako Koalicja Obywatelska udowodnimy, że Śląsk nie należy już do partii rządzącej. Wszystko okaże się już 15 października.